Siemanko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami siódmy odcinek naszej przygody z NBA 2K22 i trybem gry My Gym. Prowadzimy Cleveland Cavaliers. Moi drodzy, ostatnio nawet spoko odcinek, sporo zwycięstw, ale też kilka porażek. Czyli dwa tygodnie widzę. Dwa tygodnie przejeżdżamy na odcinek. Rozgrywamy tak z 7 meczów na odcinek. Dobra, czyli teraz jesteśmy na drugim miejscu, 28 spotkań za nami, czyli prawie już 1/3 sezonu za nami, dobra. No to ruszajmy dalej, czyli tak, skład mamy ustawiony, dobrze nam ostatnio szło, no to lecimy. Przed nami Miami Heat, tutaj nie mają Kyle'ego Lauriego. Kyle Lowry poza pierwszą piątką, tak więc z Gabe'em Vincentem jako rozgrywającym będą rozpoczynać Miami. No dobra, to tam możemy poszukać prowadzenia, nie? Czegoś, co może dzięki czemu doprowadzić do zwycięstwa. Dobra, Earl Jenkins zakończył już kontuzję, czyli z nim możemy już rozpoczynać kolejne mecze. Dobra, no okej. Okay. Myślę, że tak nie jest źle. Jenkins tutaj na siódmym miejscu, Olynyk Sixman jest on fire, Wright on fire, Okoro bez Davisa, no i czekamy jeszcze na Rubio, ale tak jak wspominałem, Rubio się raczej pozbędziemy. Dobra, no to lecimy z Miami. Mam nadzieję, że to będzie dobry meczyk naszego zespołu. Gramy na naszym parkiecie. Piękna pierwsza kwarta, druga również. W trzeciej jeszcze bardziej podwyższamy prowadzenie, no to wow. I czy to jest głównie zasługa tego, że, a raczej wina tego, że Lowry był poza grą? No w sumie nie można winić jednego zawodnika za aż tak słaby występ. No chociaż Lowry jest maestro w tym zespole, więc no bardzo możliwe. 134-101, świetny występ Cleveland, 29 punktów Sextona, 25 Garlanda, 21 Olynyka, 15 Allen, 8 zbiórek, 7 asyst, 12 Markkanen, 11 Mobley, 15 zbiórek, 9 Osman, 5 Okoro, 4 Jenkins i 3 Wright. Pięknie, jak na moje, bardzo dobrze. Ok, możemy lecieć dalej, czyli teraz dzień do przesymulowania. Taco Fall chciałby porozmawiać, no to szybciutko ta rozmowa będzie przeprowadzona. Ok, gramy dalej. Teraz Houston Rockets przed nami. W składzie John Wall, Jalen Green. No Jalen Green troszeczkę niski ten overall, ale pewnie z mega potencjałem on jest, nie? Tak jest. Potencjał na B+. Dobra. Garrison Matthews, Jason Tate, Christian Wood. No powinniśmy wygrać z Houston. 11-16 oni mają. No to uwaga, gramy też na własnym parkiecie. Pierwsza kwarta wygrana 3 punktami, druga 8, trzecia przegrana 14 punktami. No i uwaga. Oj, 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 jest remis. Dobra, prowadzimy 2 punktami, 2:46 do końca meczu, no i trzeba tam wejść. No w trzeciej kwarcie daliśmy sobie wbić za dużo punktów. No i poprzez to właśnie teraz trzeba interweniować w tym meczu. Zobaczmy, Porter Junior kontra Garland pod koszem. Ej, myślałem, że to był dobry defense Mobleya, no jednak piłka rzucona celnie do naszego kosza. No i mamy czas. No i mamy też remis. Czyli po jednym czasie zostało obu drużynom. I dobra, Garland troszeczkę zmęczony i faulowany przez Gordona. Tak więc no już będziemy w bonusie, każdy następny faul będzie premiowany rzutami osobistymi dla naszego zespołu. Dobra, Olynyk ma mismatch, tutaj jest broniony przez Walla, no to spróbujmy to wykorzystać. I Olynyk celnie, 21 punktów, 12 zbiórek Olynyka, wysokie double-double. No i ładny występ. Wood kontra Mobley. Dobry defense zablokowany tutaj. I jeszcze raz pięknie Mobley. Doskonały defense. Mobley 10 punktów, 10 zbiórek.
Piłka do Sextona, Sexton za 3. Ej, niecelnie. Kurde, wide open był. No i to nie był w sumie może najgorszy release, ale na tym poziomie Hall of Fame no jest mega ciężko nawet wide open trójki trafiać. No też tutaj jest problem w tym, że my właśnie nie mamy jakichś mega dobrze rzucających za 3 zawodników. No Garland jest jedynym, który potrafi to robić. No Sexton jednak najlepszych trójek nie ma. Bardzo dobra zasłona i faulowany Sexton przy próbie layupu. Będą rzuty osobiste. Minuta 20 jeszcze została do końca tego spotkania. No i mamy prowadzenie. No mogliśmy nawet prowadzić 5 punktami, gdyby Sexton trafił tamtą trójkę. No i Houston za akcją. John Wall. Wall dobrze przykryty, ale nie zbieramy. No i teraz Olynyk kontra Sengun. Gordon. Dobrze, niecelnie, pięknie. 13 zbiórka Olynyka. Garland. Dobra, teraz jest fajna okazja do tego, żeby podwyższyć prowadzenie. Bierzemy zasłonę Mobley. Okej, dobra zasłona Mobley pod koszem. Aj! I jeszcze raz Mobley zbiera. Dobra, ale strata John Wall. Co ty gadasz? Gordon, bardzo dobrze przykryty, niecelnie, ale świetnie. I tutaj piła do Sextona. Okej, spokojnie Sexton. Bierzemy zasłonę od Mobleya. Bardzo dobra zasłona i Sexton. I jeszcze zbiórka ofensywna, tak jest. Dobra Mobley, no to teraz szansa. Pięknie Mobley, tak jest, 12 punktów, 13 zbiórek i mamy 4-punktowe prowadzenie na 16 sekund do końca. Co tutaj się działo w końcówce? Ale okej, chyba ten mecz będzie nasz. No zobaczmy teraz, tylko żeby nie doprowadzić do celnego rzutu za 3. Houston już bez czasów. Okej, Gordon schodzi na rzut dwupunktowy, niecelnie. Kto to był? John Wall za 3, niecelnie zbiera Sexton. I będzie jeszcze faulowany. Jeszcze nie odpuszczają zawodnicy z Houston. No ale Sextonem bardzo dobrze rzuca mi się te osobiste. No i 2 na 2, pięknie. Tak więc bez czasu Houston muszą trafić teraz za 3. John Wall będzie pewnie forsował rzut. Markkanen bardzo dobrze przykrył i Olynyk z 14 zbiórką. Tak kończy się to spotkanie, 125-119. Piękny występ, myślę, naszej drużyny, szczególnie w końcówce. Dobra, zobaczmy jak ten mecz wyglądał. Czyli Allen najwięcej punktów, 22, dalej Olynyk 21, 14 zbiórek, Sexton 19, Garland 14, 7 asyst, Markkanen 13, Mobley 12, 13, 10 Osman, 8 Jenkins, 3 Wright, 2, 3 również Okoro. Jeszcze zobaczyłbym średnie Okoro. 6 punktów, niecałe 2 zbiórki, pół asysty, 0,4 przechwytu. Skuteczności lepsze niż w poprzednim sezonie, ale w poprzednim sezonie grał się średnio 32 minuty. W tym sezonie o połowę mniej. No nie łapie się, no tylko 76 overalla, troszeczkę za mało. Okoro musi się jeszcze polepszyć, żeby więcej grać w naszym zespole. Dobra, mamy dzień do przesymulowania. No i Rubio już wyzdrowiał. Więc tak, przejdźmy do wymian, no i zobaczmy, kogo moglibyśmy dostać za Rubio. Rubio też bierze dużo pieniędzy. No zobaczmy, ale on ma tylko jednoroczny kontrakt. No tutaj dobrze by było wzmocnić zespół, w sumie nieważne na jaką pozycję. No ale moglibyśmy na jedynkę kogoś ciekawego sprowadzić, nie? No jest Tyus Jones, ale nie wiem, no tutaj za bardzo nie. Bogdanowicz, Stevenson. To nie, znów Robinsona chcą nam oddać. Terry Rozier i Nick Richards, ale oni chcą... To i mamy top 3 protect, no nie, to nie jest dobra wymiana. Utah Jazz Bogdanowicza. Oferują Buddy'ego Hilda Sacramento, Mitchell Robinson znów, Gary Harris, Joe Harris, Monte Morris Green, Miles Turner na pozycji centra, ale znów chcą nasz pick z pierwszej rundy.
Satorański Lewis Jr., Kevin Love, Dragic i Morgan, Faiz Nwabo. No nie ma ciekawych opcji wymiany. Dobra, ewentualnie możemy zostawić Rubio na jakąś wymianę za pick. Tak więc ja teraz poszukam sobie, która drużyna będzie miała szansę na najlepszy pick i wtedy spróbujemy jakąś wymianę dokonać. No niestety, nie ma żadnej ciekawej opcji wymiany, albo chcą Garlanda, czy Alena, czy nawet Okoro, albo chcą zamieniać się pikami. Tak więc no nie, nie będziemy się wymieniać też na siłę. Dobra, lecimy dalej. Czyli teraz przed nami mecz z Milwaukee. Czy coś tutaj jeszcze mamy? Nie, raczej nic. Jeszcze tutaj team status. Nikt nie chce z nami rozmawiać. Wszystko jest w porządku. No dobrze, lecimy dalej. Czyli tak, tego nie. Tutaj cyk. Z head coachem nie trzeba. Aha, tutaj meeting z head coachem. A co się dzieje? Aha, czyli dobra, możemy go skomplementować. I minus 5 do morale. To widzę, że nasz head coach nie lubi być komplementowany. Dobrze, lecimy dalej, czyli mecz z Milwaukee Bucks. Ostatnio z nimi graliśmy i przegraliśmy. No to zobaczmy teraz. Gramy na wyjeździe. Pierwsza kwarta minus 9. W drugiej wygraliśmy 2 punktami. W trzeciej 4. No to zobaczmy. Siedem punktów, dobra, wskoczymy tam. 7 punktów do końca meczu, znaczy 7 punktów różnicy i 2 minuty 25 sekund do końca meczu. 7 punktów straty, no to jest do odrobienia, ale musimy postawić mega dobry defense, tak jak teraz. Pięknie right, Mobley, 10 zbiórka. Czyli right na parkiecie, tutaj piła do Markanena, ale bardzo dobrze stał Janis. Dobra, bierzemy zasłonę od Alena. Ok, dobra zasłona i right, ale zablokowany. Kurczę, myślałem, że Allen tam powalczy o zbiórkę ofensywną. Szkoda tej akcji, bo był świetny defense poprzednio. I teraz Janis. Ok, nie wykorzystał dobrej zasłony. Janis wbija pod kosz. Świetny defense Markanena. No i mamy piłkę. Jest tutaj Okoro. Ajajaj, myślałem, że to będzie dobry release. No i nie był w sumie tragiczny, ale był lepszy defense i dlatego nam tak to wyszło. Okoro, znów świetny defense. No i Milwaukee bez żadnego punktu jeszcze. No musimy to wykorzystać. Piła do Markanena. Markanen pod koszem. Aj, niepilnowany był przez chwilę Okoro. Jeszcze Markanen, bo ma tutaj przewagę wzrostu, ale ofensywne 3 sekundy. Come on. Ajajaj, czyli bez punktu po jednej i po drugiej stronie. No coraz słabiej wygląda nasza szansa na zwycięstwo w tym meczu, ale jeszcze jest ponad minuta, to jeszcze jest wystarczająca ilość czasu. No ale czy utrzymamy Milwaukee na zero punktowej ofensywie? No niestety nie, już mają 2 punkty, no i 9 przewagi. Markanen dobrze pokazał się przy tej próbie zasłony, ale nic nam nie udało się z tej akcji. Jeszcze raz, teraz Allen postawił już lepszą zasłonę, no i jest prosta autostrada do kosza dla Wrighta. Wright 5 punktów, 4 zbiórki, 4 asysty w tym meczu. DiVincenzo kontra Okoro. Jest pod koszem Antetokounmpo, no i dobrze przykryty przez Markanena, no ale jednak ten offense był perfekcyjny. Znów tutaj próba zaskoczenia przeciwników przez Markanena, nie udało się. Allen pod koszem, nie był faulowany, ale świetnie, jak mu to weszło. Dobra, 104, 111, no i tutaj już Milwaukee nie musi nawet oddawać rzutu. Są w bonusie, no my też nawet nie musimy faulować. No niestety, będzie porażka. No spróbowałem, zrobiłem co mogłem, niestety nie udało się Milwaukee, okazało się silniejsze od nas po raz kolejny.
Dobra, koniec meczu 111-104. No i zobaczmy sobie jeszcze, jak to wyglądało. Czyli tak, Allen 21 punktów, 13 zbiórek, 6 bloków. 6 bloków, czy to nie jest jakiś rekord? Nie, tam chyba trzeba było 8, żeby w ogóle o czymkolwiek myśleć, ale ja sobie to sprawdzę. Tak, dokładnie, niestety 8 bloków trzeba, żeby wpisać się na kartę historii. No, znów blisko Allen. Garland 16 w 28 minut. Czy mu się nic nie stało czasami? Bo nie grał w końcówce. A nie, nie ma. Dobra, nie ma kontuzji. Sexton. Sexton ma lekką kontuzję, okej. Okay. Bo Garland 6 fauli. 16 punktów, 3 zbiórki, 5 asyst. Sexton 13 punktów w 18 minut. Na szczęście nie jest to groźna kontuzja. 11-10 Mobleya, Markkanen 9-7, 9 Osmana, 7 Olenyka, 6 asyst, 5 Jenkinsa, 5 Wrighta, 5 Okoro i Wade oraz Stevens weszli sobie na chwilę. A tutaj Wade, proszę bardzo, celny rzut za 3 od razu po wejściu w minutę. I teraz przed nami Atlanta Hawks, Trae Youngiem, Johnem Collinsem, Clintem Capelą. Wszyscy zdrowi, no to pewnie będzie ciężko. My mamy kontuzję Sextona, no zwichnięcie kolana, więc no raczej chyba nie będziemy tutaj ryzykować, nie? Więc dobra, zrobimy sobie tak. I Okoro teraz w pierwszym składzie na dwójce, Garland jedynka, Osman Mobley, Allen, Rubio, Markkanen, Jenkins, no nie idzie mu ostatnio zbyt dobrze, dlatego też mniej minut dostanie. I Wright jeszcze na jedynce. No dobra, no tak musimy grać bez Sextona. Zobaczmy z Atlantą, jak nam pójdzie. Gramy na wyjeździe. Pierwsza kwarta minus 8. W drugiej plus 4. No okej, okay. Zaczęliśmy remisowo czwartą kwartę. No i jak to wygląda? Przegrywamy 8 punktami. Dobra, 5 punktami przegrywamy. Zostały 2 minuty 4 sekundy do końca meczu. Wchodzimy na parkiet. No i próbujemy odzyskać jeszcze ten mecz. Ajajaj, pod koszem tutaj Markkanen dał za łatwo wejść Collinsowi. Garland 27 punktów, 5 asyst. Ale, kurde, chciał wsadzać Garland, ale jednak Capela, doskonały defense. Allen broni Huertera, Collins kontra Mobley. Bardzo dobrze Mobley i zbiera to Markkanen. Okej, no to teraz akcja ofensywna naszej drużyny. Mobley bardzo dobry, kurde. Ale jednak Huerter, okej, okay, nie udało mu się postawić dobrej zasłony, nie udało mu się wymusić faulu ofensywnego. Dobra, lecimy dalej. Okoro, jest zasłona Allena, ale w sumie nie najlepsza, ale i tak nie przeszkodziło nam to od dobrego podania Garlanda do Allena i od celnych punktów. Trae Young kontra Garland. Nie wolno mu zostawić tutaj miejsca na czystą trójkę. No teraz Capela. Ma mismatch, ale tego nie wykorzystuje. Gallinari. Dobrze przykryty. I zbieramy to Mobley. Pięknie. Mobley 20 punktów w tym meczu. To może podwyższymy ten stan. Mobley. I tak jest. 22 punkty, 9 zbiórek naszego rookiego. Dobra, 3 punkty jeszcze. 3 punkty przewagi Atlanty. Okoro kontra Bogdanowicz. Oj, Trae Young, gdzie był Garland? No to właśnie przegraliśmy ten mecz. Dobra, dawaj tą zasłonę Mobley. Jeszcze tutaj stworzymy sobie jakąś fajną akcję ofensywną. Garland do końca z faulem. No, będzie akcja na... szansa na akcję 2 plus 1. A zobaczmy sobie jeszcze tą powtórkę. Okej, okay, był faul Capeli.
celny rzut Garlanda, 30 punktów dla niego. No tutaj 13 sekund zostało. Moglibyśmy jeszcze próbować faulować Atlantę, ale no niestety to będzie mecz przegrany. No też mieliśmy okazję do zniwelowania tej przewagi Atlanty. Też stawiali dobry defense. No i ta trójka w końcówce Younga. No niestety, porażka z Atlantą, 123-120. No i zakończyliśmy kolejny tydzień, 19 grudnia. Trae Young 38 punktów, 11 asyst z nami. Garland w formie, bardzo ładny kolejny mecz. Mobley 22-9, Osman 20 punktów, 14 Olynyka, 10 Rubio, 10 asyst. Ok. 8 Markkanen, 7 Jenkins, 4 Allen, 9 zbiórek. No zdecydowanie za słabo Allen, 2 na 12 z gry. 2 na 12 z gry Allena, 3 punkty Wrighta i 2 tylko Okoro w 28 minut. W momencie, w którym wpuszczamy go w pierwszej piątce, on rzuca tylko 2 punkty, 2 przechwyty, 1 blok, 1 strata, 1 na 9 z gry i 0 na 4 za 3. Oj Okoro, jeszcze musisz dużo się rozwinąć. Dobra, przed nami kolejny dzień. Sexton. No co jest? Z Sextonem. No dalej, dalej jeszcze czekamy na rozwój sytuacji. Czyli aha, teraz Rubio na dwójkę, no bo Okoro jednak nie spisuje się, jakbyśmy tego od niego oczekiwali. Osman ostatnio naprawdę dobrze gra. Zobaczmy sobie jego średnie. 8,5 punktu, troszkę ponad dwie zbiórki, 1,5 asysty. No to są gorsze statystyki od tego, co wcześniej pokazywał, no ale też mniej gra Osman. Mobley, Allen, Markkanen, teraz Sixman, Olynyk 24 minuty, Jenkins, Wright, Okoro. No i tak wygląda nasz skład. Dobra, czy coś mamy tutaj do ogarnięcia? Spotkanie z lekarzem naszej drużyny. Dobra, tu też go pochwalimy. Ok, plus 10 do morale. Czyli tucyk, tucyk, tucyk. Ok, czyli symulujemy kolejny dzień. Sexton, dobrze. Sexton już wraca, czyli teraz Rubio nie musi grać od pierwszych minut. I bez Okoro. A za to z Wrightem. No nie, dobra, Wright. Wycofujemy cię, Okoro dostanie 11 minut. No i tutaj już mamy teraz skład w pełni okazały. Ale zagramy z tym Osmanem w pierwszej piątce. Dobra, czyli kolejny dzień do przesymulowania. Tutaj nic do roboty nie ma, nikt nie chce z nami rozmawiać. Dobra, przed nami Boston Celtics, Jaylen Brown, Jason Tatum. Dobra, kolejne spotkanie z Bostonem. Zobaczmy, nie idzie im też najlepiej. 16 zwycięstw, 15 porażek. Pierwsza kwarta przegrana 2 punktami, druga 8, trzecia 6. No to będzie już ciężko to wygrać. No nie, nie wygramy tego. Nie objęliśmy prowadzenia. No w końcówce, ale i tak przegraliśmy 12 punktami. 97 do 109. Sexton po tej lekkiej kontuzji, no wrócił w formie. 21 punktów, Allen 18-13, Garland 13 tylko punktów, niezbyt skuteczny w tym meczu. Markkanen 12, Olynyk 11, a Osman 1 na 13 z gry. Mobley 5-5, 4 bloki, 2 przechwyty, Rubio, nawet spoko, Jenkins też, no ale kurde, jednak Markkanena wkładamy z powrotem do składu. Czyli tutaj jeszcze raz, minuty Wrighta dla Okoro i Markkanen do pierwszej piątki za Osmana, Osman mniej minut. Markkanen więcej. Sexton 24 tylko. Dobra, Rubio mniej. A Sexton więcej. No dobra, tak to może wyglądać. Teraz przed nami 3 dni przerwy. No to dobra, symulujmy pojedynczo te dni. Taco Fall chciałby porozmawiać. Dobra, dalej.
Markkanen chce porozmawiać. Aha, znów na temat tego, że wyrzuciliśmy go poza pierwszą piątkę. Dobra, już wróciłeś. Więc bardzo szybko. Ok, kolejny dzień do przesymulowania. Widzę, że tutaj nic, ale nie. Ok, mamy porozmawiać z prasą. Dobra, co jest najważniejsze? Player interaction. Plus 5 do morale dla wszystkich zawodników, elegancko. Cyk, kolejny dzień. No to tutaj już możemy rozegrać mecz. No to nasi zawodnicy sobie odpoczęli przez te 3 dni. Miejmy nadzieję, że będzie mecz zwycięski. Zagramy sobie z Toronto. Fred Van Fleet, Gary Trent Jr., OG Anunobi, Scottie Barnes, Pascal Siakam. Całkiem ciekawie wygląda ich ta piątka. Dobra, rozpoczynamy mecz. Oj, oj, oj. Co ty gadasz? Co oni nam zrobili? Pff. 95-133, chyba najgorsza przegrana w tym sezonie jak na razie. Sexton, Garland, tylko 33 punkty tych dwóch zawodników. Allen 14, dorzuca tylko 6 zbiórek. Jenkins 13, wow. 15 minut, 9 Markkanen, 7 Mobley, 6 Biurek, 7 Rubio, 7 Osman, 5 Okoro i 0 Olynyk. 9 zbiórek, 0 na 7 z gry Olynyk w tym meczu. No bardzo słaby występ, trzeba będzie o nim jak najszybciej zapomnieć. Ok, lecimy dalej. Spotkanie z head scoutem. Dobra, dostał komplement, więc też jest zadowolony. Co, Markkanen znów chce rozmawiać? Dobra, zobaczmy. Co Markkanen chce? Aha. Okej, czyli błąd. Dobra, przed nami New Orleans Pelicans, Devonte Graham, Josh Hart, Brandon Ingram, Zion Williamson zdrowy i Jonas Valanciunas. No, w momencie, w którym Pelikansi są zdrowi, no to mają całkiem ciekawy skład. Dobra, zobaczmy. No uwaga. Pierwsza kwarta przegrana 3 punktami. W drugiej przegraliśmy 7. W trzeciej dobrze, doprowadziliśmy już do prowadzenia. No ale zobaczmy, bo w czwartej kwarcie Pelikansi lecą mocno. Dobra, trzeba tam wejść. 104 do 100, 2,28 do końca meczu. No i nasza piłka. Garland 25 punktów, 2 zbiórki, 7 asyst. Ach, mogłem podawać Mobleyowi. Dobra, zrobimy sobie zasłonę z Allenem. Bardzo dobra zasłona. Jest tutaj Mobley niepilnowany. Pięknie, bo tam Zion szedł do pomocy w defensywie. No to szybko Mobley znaleziony. No i mamy pierwsze punkty. Jest Hayes kontra Olynyk. Okej, wycofuje piłkę Hayes. Zion, no nie oddawał rzutu za trzy. A Zion jakieś tam trójki trafiał, nie? No zobaczmy. I teraz zbiórka. Tak jest, Olynyk. Pięknie. Dobra. Dawać zasłonę, Olynyk. Bardzo dobra. No i tutaj Allen, Rubio. Ok, jeszcze raz trzeba zagrać. Jest Allen. Bardzo dobrze. Allen zdąży. Zdążył. Pięknie. Dobra, mamy po 104. Elegancko. No to teraz defense. Mobley 10 punktów i tylko 4 zbiórki. No Zion jednak pokazuje wyższość w tym meczu. No i też teraz robi dunka, posterize dunk na Mobleyu. Po raz kolejny jednak Mobley musi uznać wyższość lepszego kolegi z innego zespołu. Sexton będzie rozpoczynał naszą akcję. Tutaj Rubio, ale nie. Jednak obrońca za nim zdążył. Sexton sam do końca. Ze wsadem, ale niecelnie. Jeszcze Mobley, ale ma Ziona już na plecach. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. O kurde. Dobra, Markkanen będzie musiał oddawać rzut za trzy. Nie był to dobry release. Zbieramy, panowie, zbieramy, ale kurde, niestety nie udało się zbiórki. No bardzo dobry defense Nowego Orleanu. No nie powiem, mamy nawet kłopoty z
stworzeniem sobie dogodnej okazji do zdobyczy punktowej. A tutaj Zion, tym razem nie był to najlepszy rzut. Mobley, dobry defense. Dawaj Sexton. No i Allen. Okej, to już jest dobra zasłona i Allen, dobra, są punkty spod kosza. 27 sekund, moi drodzy, zostało do końca meczu. Mamy stan remisowy i Nowy Orlean będzie przy piłce. I teraz pytanie, czy będą trzymać piłkę do samego końca? No my jeszcze mamy jeden czas w razie czego. Dobra, przydałby się mocny defense i brak punktów Nowego Orleanu. Tak, jednak będą trzymali piłkę do samego końca. Są też w bonusie, więc no najlepiej nie faulować. I piękny przechwyt. Dawać tam Sexton. Sexton! Faulowany! Tak jest, na 3,3 sekundy do końca. Sexton, cudowna akcja. Ingram, no może teraz się zastanawiać, dlaczego go faulował. Pięknie. 100% skuteczność Sextona z rzutów osobistych w tym meczu. I tak jest, utrzymana. Dobra. Dwa punkty przewagi. Zobaczmy, rzut z połowy, ale dobrze broniony. No i mamy to. 108 do 106 jest zwycięstwo Cleveland nad Nowym Orleanem. Bardzo dobrze. Podejrzewam, że gdybyśmy zostawili symulację do końca, no to chyba byśmy ten mecz przegrali. Garland 25 punktów, 8 asyst, 23 punkty Alena, 7 zbiórek, 18 Sextona, 6 asyst, 10 Mobley, 5 zbiórek, Osman 9, 8 Markkanen, 6 Jenkins, 7 zbiórek, 5 Rubio, 6 asyst, 4 straty, 4 Olynyk i Okoro znów bez punktu. No słabo, bardzo słabo Okoro ostatnio. No dobra, lecimy dalej. Czyli tak, tutaj dalej raczej nic nie mamy do roboty. Okej, Wright chciałby porozmawiać. Aha, chce minut. Chce więcej minut. No dobra. Okej, aha, czyli to, że jemu obiecaliśmy więcej minut, dało minus morale no sporej ilości zawodników. No dobrze, tak więc wejdźmy sobie w coaching i tak, no to mniej Rubio, mniej Okoro, no i Wright dostanie 5 minut na razie. Okej, tak to będzie wyglądało. Zagramy sobie jeszcze jeden meczyk, sobie zagramy. Dobra, gdzie to nas stawia? Na razie na czwartym miejscu, a więc Philly już nas wyprzedza, ale oni mają taki sam bilans jak my. 22 zwycięstwa, 13 porażek. Dobra, zagrajmy sobie jeszcze ten mecz z Waszyngtonem. No to uwaga, pierwsza kwarta, prowadzimy 8 punktami, po drugiej remis. Okej, no i zobaczmy, czwarta kwarta, jest 10 punktów przewagi, 2 minuty do końca. Waszyngton nie wraca. Mamy zwycięstwo 123 do 108, no to jeszcze zobaczmy sobie ten meczek. Garland ładnie, Sexton spoko, Markkanen 18, Mobley 18-11, Allen 12-11, Olynyk 10, Osman 8, Jenkins 6, Rubio 4, ale 7 zbiórek i 10 asyst, 2 punkty Okoro, 2 punkty Wrighta, 2 zbiórki i asysta. Dobrze, 23 zwycięstwa, 13 porażek, czyli 36 spotkań za nami. No to w przyszłym odcinku będziemy już w połowie sezonu. W połowie sezonu, a to będzie 8 odcinek. No, no to tak, gdzieś między 15 a 20 odcinków na sezon jednak trzeba liczyć. Dobrze, moi drodzy, to będzie wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki za uwagę. No i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano.